bardzo serdecznie na kolejnym spotkaniu z Galerią Instrumentów Folkowych z serii Galeria u Was w Domu. Dzisiaj zapłaciliśmy na nasze spotkanie bardzo ciekawy instrument z ponad tysiącletnią historią, a mianowicie lirę korbową. Lira korbowa jest bardzo ciekawym instrumentem, bo była wykorzystywana w kościołach jako instrument sakralny, dopóki w XVI-XVII wieku na stałe nie weszły organy jako tło muzyczne do opraw mszalnych. Lira jest bardzo prostym instrumentem, bo składa się z pudła rezonansowego, z koła, które jest wprowadzane w ruch obrotowy za pomocą tej korby oraz różnych guziczków lub patyszków, które sprowadzają tą odległość struny od tego koła, która wprowadza w rezonans ją. Lira posiada trzy struny, jedna sopranowa, czyli prowadząca, gdzie wydaje się linię melodyczną, oraz dwie struny burdonowe, które robią tło całej oprawy muzycznej grania na lirze. To jest lira korbowa wykonana przez pana Wyrzykowskiego, a tutaj mamy lirę korbową, którą wykonał kilkanaście lat temu Antek Kania, założyciel Galerii Instrumentów Folkowych, która też jest wykorzystywana podczas naszej gry. Lirnicy, tak nazywano muzyków, ludzi, którzy chodzili po wsiach w XVI, XVII, XVIII wieku, po kresach naszej Rzeczypospolitej i roznosili wszelakie informacje medialne, dzisiaj się to nazywa, o zwycięstwie polskiego oręża, o żywocie świętych i innych ciekawych wydarzeniach, które towarzyszyły tamtym okresom. Również nazywano lirników dziadami, bo lira również ma przydomek dziadowskiej liry, gdzie to byli przeważnie starsze osoby, niewidome, które podróżowały po całych, jak wspomniałem, wsiach i miastach, śpiewając różne ciekawe opowieści z żywota ludzkiego. Ja zagram dla Państwa taki utwór Na grodziskich łąkach, który skomponował Antek Kania. A brzmi to mniej więcej tak. Zapraszam do wysłuchania piosenki, którą napisał i zaśpiewał Antek Kania, Hardy Gardy, opowiadająca o lirniku, który bardzo spełnia ważne zadania i spełniał w naszym życiu. Zapraszam do wysłuchania i do zobaczenia do następnej naszej prezentacji. Pozdrawiamy wszystkich serdecznie. Galeria Instrumentów Folkowych z Grodziska Mazowieckiego. Raz piosenkarz Donovan wziął lirę do ręki, chciał dopisać refren do starej piosenki. Pomagał mu stary londyński Big Ben, tak powstała piosenka Hardy Gardy Man. Hardy Gardy muzyka, Hardy Gardy Man. Praca stara moda nad Wisłę i Ren. Robię teraz przerwę, czyli krótki break. Zapowiadam liry korbowej comeback. Hardy Gardy music, Hardy Gardy man. Kochajmy lirników, kochajmy żetem. Hardy Gardy music, Hardy Gardy blue. Kochajmy lirników i you.
zabraknie już cichego zwierza, a naród przestanie odmawiać pacierza. Znak przyślał niebiosa, że nadeszła pora, ażeby na ziemię wrócił werny chora. Werny chora to lirnik, co walczy ze złem. Po angielsku lirnik to Hardegard Men. I jak w bajce ojciec wraca do dzieci i żony, muzyka lirnika wróci na salony. Hardegardy music, Hardegardy men, kochajmy lirników, kochajmy żetem. Hardegardy music, Hardegardy blue, kochajmy lirników, I love you. Lirnik to muzykant szczery, sympatyczny, lira to instrument stary i liryczny. Lira jest symbolem bardów i poetów, malarzy, pisarzy oraz wierszokletów. I płyną do góry nuty kolorowe, jak tu przeżyć dzień bez liry korbowej. Kolorowa muzyka, kolorowy dzień, wiwat Hardegardy music, Hardegardy men. Hardegardy music, Hardegardy men, kochajmy lirników, kochajmy żetem. Hardegardy music, Hardegardy blue, kochajmy lirników i you. Raz piosenkarz Donovan wziął lirę do ręki, chciał dopisać refren do starej piosenki. Pomagał mu stary londyński Big Ben, tak powstała piosenka Hardegardy Men. Hardegardy music, Hardegardy Men, kochajmy lirników, kochajmy żetem. Hardegardy music, Hardegardy Blue, kochajmy lirników, I love you.